Cześć, tu Kurt. Witam Was w kolejnym odcinku Europa Universalis 4. Tak. Coś tam, napierdalaliśmy Augsburgowi, widzieliśmy 5 prowincji dla naszego wasala oraz jeszcze 2 prowincje od Czech. Także są koksami. Ja tak myślę sobie, że ja to bym ich w sumie to zaanektował. To jest tylko 2610 Diplomatic Power i przypuszczam, że do końca gry i tak nie zdążę tego zrobić. A może zdążę 1792. Okej. No i spoko. Cost of to 2610. No dobrze. Mi to pasuje. I to dlatego właściwie tak szybko, że mam Diplomatic Reputation plus 1 od tego doradcy, który zdechnie i już nie będzie tak wesoło. A no i żeby zrobić flotę, jakbym chciał zrobić flotę, to musiałbym jeszcze technologię jedną zrobić, ale nie... nie zrobię. Bo pierdolę flotę. Całą grę bez floty, to całe drogę na koniec. Trzeba się trzymać swojego. No zaraz, ja mam jakąś tam flotę. Tylko że chujową i z dupy i niepotrzebną nikomu. No ona nie jest zbyt mocna. Jakieś gówna przestarzała jest przy 300 lat. No ale okej. Taka zbieranina, leszczy. Z całego morza. A więc... jeżeli zacznę ich anektować, to będę miał 30 lat ponad... tylko jednego dyplomaty dostępnego. Trochę szkoda. Ale w sumie to niech będzie i tak. Także aneks wasal, palatynat... Dawać mi go. Send in the infantry. Improve lessons with Brabant, czy maksymalnie? O kurwa, to już maksymalnie? To jak ja was wasalizuję? Moi drodzy. A to jest aggressive expansion, minus 15 z wami. Widzicie. Takie tam małe problemy. Proclaim guarantee. Zrobimy wszystko, co możemy. Transfer trade power. Nie jesteśmy w tym samym nodzie. Send gift. Raczej drogę mi to nie będzie kosztowało. Moje standardy. Macie 100 dukatów. Co jeszcze mogę zrobić? Mogę wam dać przemarsz wojsk. Proszę bardzo, 173. Tylko to jest jeszcze problem. Jakbym miał jeszcze transfer trade power, to już byłoby cacy. Mogę wam dać subsydia. Problemance opinion bias by 0,1 każdego miesiąca. 0,1? Albo 123 każdego... Czy to jest popierdolone? Gdzie będę im dawał aż tyle hajsu? A tak będzie dawało nam tak mało, że to nic nie daje. Dobra, cancel, żartowałem kurwa, nie będziemy tego robić. Jezu. Trochę agresyw expansion spadnie i już będzie wszystko w porządku. Czy mogę jakoś zwiększyć swój trade power w nodzie, w którym oni są? Oni są w Lubece. No to mogę. Poprzez wysłanie swojej jebanej floty z łapanki do Lubeki. Dawać ją do Lubeki. Gdzie jest Lubeka? A, nie mogę. No tak, muszę dać jakikolwiek trade power, aby móc go zwiększyć. A jak ja nie mam, to nie mogę. Szkoda. Szkoda. W takim razie prawdopodobnie mi się ich nie uda zwasalizować ostatecznie. Co tu się dzieje? Czemu to tutaj? Bohemian separatist w tym miejscu? Ale widzę, że poradzicie. Marzy mi się, żebyście zrobili te kory. Ale jakoś wam nie śpieszno. A, tutaj jeden zrobiliście, okej. To w porządku. Może jakoś dalej pójdzie. To co ja będę atakował w takim razie? Irak. Irak mnie zatkać. Mamlukowie i Medribari. Nie wiem, gdzie jest jakiś Medribari. Pierwszy słyszę o takim kraju. Znaczy... Wcześniej gdzieś w tej serii słyszałem. Medribari. Afrykański gówno.
Co ty tu, z kim ty jesteś? Skąd ty się wziąłeś w ogóle? Nigdy tego na oczy nie widziałem. No ale okej. To mi nie przeszkadza. Raczej do mnie nie przyjdzie. A jak przyjdzie, to mu wpierdolę. Jeszcze są Maurukowie, którzy w zasadzie nie istnieją. No to co, Irak? Trzeba cię będzie zniszczyć. Tyle, co mam do powiedzenia w tym temacie. Łatwo, lekko i przyjemnie. I teraz tylko problem to pozostałe kraje, które nie będą chciały się na nic zgodzić oczywiście. Mamy tylko 6% po podbiciu wszystkiego, co Irak posiada. A tylko 16 potrzebuje w sumie. Heh. W takim wypadku brać tego dowódcę. I jak my się tam gdzieś przeniesiemy? Jak my pójdziemy na Mameluków? Może pójdziemy na Medri Bari. Tylko trzeba przejść przez Oman. Oman? Oman to istnieje. Aha. Myślałem, że Jemen w końcu ich zniszczył. Okazuje się, że nie. Dacie im przelot wojsk? Dacie. Dobrze. No to idę. Brittany Royal Marriage, pewnie. Good Harvest. Chyba wezmę hajs w tej sytuacji. Sporo hajsu w sumie. A już nie jest tak bardzo mało tych punktów administracyjnych. Zarabiam w tej chwili 12. Minus 4, minus 6, minus 1 u nich, a ja straciłem 2, 1, aha. Boże, w końcu mi wyjęły tą całą flotę i wcale mi nie będzie szkoda. O. Tutaj przed chwilą był Jemen. I już go nie ma. To i dobrze. My się to zajmiemy, oni się zajmą tamto, wtedy my im wpierdolimy i podpiszemy pokój. Dokładnie tak to widzę. Jak oni mają technologię 24? A to nie jest tak źle. Nie są tak bardzo w tyle, mogli mnie zaatakować i w sumie zniszczyć. Ale zgaduję, że to się nie stanie. Sana zajęte, wyśmienicie. I teraz ja chcę przyjąć pokój z Irakiem. Na które oni się nie zgodzą, aczkolwiek wiele nie brakuje. Teraz tak, ja tutaj idę, oni mogą w międzyczasie wracać właśnie i wtedy ja wpadnę na to, kiedy oni będą, kiedy ja będę ich atakował w ten sposób. Kurwa, dobra, trochę czarne scenariusze, które się nie wydarzyły, więc po co pierdolić. Palatyna, co ty kurwa robisz? Nice. Gratulacje, że tu przyszedłeś, ale dużo stracisz, a ty powinieneś pilnować swoich granic. Przed buntownikami, chociaż ja w sumie pilnuję twoich granic. Pilnuję twojej integralności. Ty nie, nie musisz tam iść. Chodź tutaj. Zniszczyć tych typów. Wybornie. A, był jakiś bunt chyba, który kliknąłem od razu i nie wiem gdzie jest. Tutaj. Chodźcie na niego. Nie, nie dostanie się tego typa. Jest jakiś jeszcze inny dowódca wolny? Zrobimy go. Dowódca, jak się robi dowódców tutaj. Bierz go, tygrysie. Revoke course. Ale co mi obchodzi twoje revoke course w sumie, jak się nad tym zastanowić. Jemen. Nie. Annual treaties, war reparations. Się nie da, dobra, tyle. Tyle go widzieli.
ten Irak. Allied with Persia. Aha. A ty jesteś Oirat, jesteś nie Allied with Persia. No to spoko. Ale nie chcę cię atakować w tej chwili. W ogóle cię nie chcę atakować. Wy byście pewnie chcieli zobaczyć jakieś tam walkę z Oiratem, a po pierwsze, to będzie tylko pierdolenie się na duże odległości, będą się gdzieś tam łazić, a ostatecznie oni nie mają ze mną żadnych szans. 78 tysięcy, kiedy ja mogę 3 armie wystawić, już będą więcej ludzi od nich, a oni mają technologię 22, kiedy ja mam 28 bodajże w tej chwili. Także ja bym ich po prostu zmiażdżył. I tylko musiałem łazić po dużym terenie, więc nie ma sensu z nim walczyć, jakby ktoś chciał. Ming to byłaby ciekawsza opcja, bo Ming ma technologię 26, więc tylko dwie technologie do tyłu i ma prawie 200 tysięcy żołnierzy. Więc walka z Mingiem mogła być ciekawsza, ale są daleko i nic do mnie nie mają. Więc też możemy to olać, nie będzie takiej walki. Więc kogo tu zniszczyć? Shamar, jesteś wasalem Oiratu. O, naprawdę. No dobra, to jest jakiś powód, aby walczyć z Oiratem. Lepszy powód, żeby walczyć z kimkolwiek innym, to jest na przykład dowolny powód, żeby walczyć na zachodzie, bo po co mi teraz na wschodzie? Raz w jedną stronę, raz w drugą. Gruzja ma sojusz z Litwą, to raczej nie zaatakuje. Z wami mamy trus do 64, czyli teraz. Mógłbym znowu Persji wjebać. Ale ładno mam granicę z nimi. Więc chyba raczej zajmiemy się na razie tylko buntami z tej strony i będziemy napierdalać z lewej. Polska, czy mogę cię zniszczyć? Sojusz z Danią i Brandenburgią. A po co z nimi walczyć tam? Też mogę to olać. Bawarię mógłbym zniszczyć, ale tutaj jest tyle aggressive expansion na żart. O Jezu, dobra, może jednak pójdę na wschód. Ottomanie, ile z wami mam aggressive expansion? 20. No to co, podbijamy Egipt w takim razie. Te wszystkie armie tutaj są trochę fundamentalnie zbędne. Ty idź tam. Ty idź też tam gdzieś w te okolice. Jedną z tych armii walniemy tutaj. W razie czego mamy coś, aby im pomóc, ale prawdopodobnie i tak przegapię, kiedy będzie trzeba. Memmingen. A chuj tam. Brabant. Improve relations. Brabant. Wciąż nic z tego nie wyjdzie. Imperializm Peru. Brazil. Chile. Całą Argentynę mają. I tutaj jeszcze są. Quito. Breton Columbia. Breton Columbia. A, to Brytania robi te kolonie. Meksyk. No spoko. Co? Ja chciałem Ottomanu zniszczyć. Ottomanie. Oni są teraz, wcale nie są zacofani, ale ich armia prawdopodobnie wciąż są bankrutami. Gdzieś kogoś wysłałem armię tutaj, która powinna się ustawić też w tym miejscu. A właśnie, co się stało z tamtej możliwości? Była taka możliwość, żeby zrobić kanał sueski. Czy to jest wciąż możliwe, biorąc pod uwagę, że to teraz dwie prowincje, a nie jedna jest tutaj? Suez kanal, pewnie, że tak. Diametia oraz Suez. I trzeba na to mieć 20 tysięcy. A później, tak, każdy może sobie przypływać przez to i nikt ci nic nie płaci, więc to jest trochę zjebane. No nic to, co ja tyle czasu tracę na jakieś gadanie? Damaskus, Jeruzalem. Wpierdolić im. Ty też idź tam wpierdolić. Albo nie, dobra, stój tutaj. Skoro ty idziesz na Aleppo, to możesz po tym Aleppo przejść tutaj. A ty idź na gazę. Czy Ottomanie są gdzieś jeszcze?
Nie, pozostali tylko w Egipcie. Jak stoi z technologią? 110%, świetnie. Dawać tutaj to. Administrative. Nic nie wezmę, bo pewnie będę miał trochę korowania. Declare war. Gruzja, Tunis. Teodoro, Mali is the defender of faith. Gruzja, mówicie. Może być ciekawie. Nie mogę zaznaczyć Gruzji na pewno. No zaraz, Gruzja się nie zgodzi dołączyć. A, to dobrze. Spoko. Przybałem problemu z Litwą. Okej, wciąż są bankrutami, inaczej bym ich tak szybko nie rozjebał. Dalej nie możemy wejść oczywiście. Z różnych dziwnych powodów. Eger. Aha, nie mogę tutaj przejść przez kolejną fortecę jakoś z dupy, tak? Gdzie jest forteca? Gdzie jest kurwa forteca? Non. A ja nie mogę tutaj pójść z jakiegoś kurwa powodu. Czyżby przez tą fortecę? Czy wam to nie wygląda na coś ekstremalnie popierdolonego? Local trade power 100%, Hunian, a nie wiem, dajcie mi manpower. Nigdzie nie pójdzie, dopóki to nie zostanie zajęte. Jedna kurwa forteca chroni te wszystkie prowincje. Nasze statki zostały rozjebane. Nareszcie. Z głowy mamy. Nie, chyba nie są już bankrutami. Wow. Co kurwa? Mogę przejść przez tą fortecę, tylko nie mogę przejść gdzieś setki kilometrów dalej. Jaki debil tak to zaprojektował? No i co? To tyle z tych otomanów by było. A, oni toczą wojnę dodatkowo z mamulokami, co? Się świetnie składa, będę mógł tam przejść. A, Tunis jeszcze jest, no to... Widzę, że Palatynas się może tym zająć. Wasid Tikrit. No tego Tunisu to trochę jest, oni tak łatwo się nie poddadzą. Ale jest prawdopodobne, że wszystkie prowincje Ottomanów są jednak troszeczkę bardzo, bardzo tanie. Więc moglibyśmy nawet już teraz przypuszczać pokój, zaraz zobaczymy jak to wygląda. 22, no to nie jest tak tanie jak chciałem. Ale mógłbym to wszystko podbić. Tylko po prostu muszę więcej punktów zdobyć. Czyli muszę wyrzucić z wojny inne kraje.
żeby to miało sens. No to chodźmy nawpierdalać Tunisowi. Wyrzucimy go na szybkości. Medri Bari tu stoi. Co on tu kurde robi? Decline. To chyba na południu nie mają dużo fortec. Sidon. Medina Nublus Tabuk. Okej. Okay. Powinno być wszystko ogarnięte. Chociaż tak zajmą te prowincje. Musicie tędy. Jezu. Chodź mi tą fortecę zająć. To sobie weźmiesz. Od razu to pewnie stracisz. No nie stracił. Pewnie dlatego, że oni to, ta forteca jest trzymana w tej chwili tam. Albo raczej nie ma żadnej fortecy, która kontroluje te tereny. Jakoś to tam działa. W każdym razie Tunis, chcesz pokój może? Raczej się nie zgodzić na zwasalizowanie się, ale no. Właściwie na nic się nie zgodzić wartościowego, ale dobra, wypierdalaj Tunis. Ja nie mam z tobą o czym w ogóle rozmawiać, więc idę do domu. Teodoro i Mali. Teodoro. Kiedy to Teodoro przestanie istnieć? Przeszkadza mi trochę. No ale powiedzmy, że Teodoro nie ma dużego wpływu na punktację. Mali. Mali może mieć, a na pewno nie będę tam szedł. Przyjmij pokój Mali, nie? Trochę się będziemy męczyć. Ale przynajmniej będziemy się męczyć na piątce. O kurwa, administrative, o, jak ja na to nie zwróciłem uwagi. Mam nadzieję, że to od dawna tak nie jest. Dwie technologie naraz pierdolnie mi chuj. Ottomans will concede defeat, decline. Co my tutaj możemy zrobić? Mogę wziąć kolejne ofensywne. Humanist ideas. Jest tutaj coś, co bym chciał? Weather relations over time. Economic innovative. Nie. To pierdolę wszystko. Exploration, żeby zacząć kolonizować na sam koniec gry. Nie. Trade ideas, żeby trochę hajs mieć więcej, nie potrzebuję. No to wezmę chyba diplomatic, bo i tak z nikim nie przegram militarnie. Zawsze to dodatkowy dyplomata, to trochę może wspomóc wszystko. Zwłaszcza, że jednego teraz cały czas wykorzystuję na anektowanie Palatynatu. Wypierdolić Mali i wszystko będzie już w porządku. Oni się na nic nie zgadzą. Technologia? 70%, okej. Okay. To jest bunt na Ulm, prawda? Zgadza się. 48%. W sumie to po co ja czekam? W sumie to mogłem przyjąć, wziąć tyle, ile mogę wziąć w tej chwili i od razu podbijać coś innego. Jakiś inny kraj. Żeby nie tracić czasu. O! Cena wszystkich prowincji spadła. A to ciekawe. Dobra, te zostawię, nie będę ich teraz brał. No skoro tak, to nie wiem od jak dawno tak jest. Ech.
Return course. Czemu nie można obu? Albo jedno, albo drugie. Przecież to niepoważne. Drugie jest wyciemniane, kiedy jedno z tych wezmę. Śmieszne i głupie. Ale niech tak będzie. Cancel subjects, o. Cofnąć tamto w takim razie. Niech sobie cancelują subjectów, będzie dobrze. Albanian Vassal. Ale dobra, jeżeli po Ottomanach zostaną dwie prowincje, to... już nie muszę ich wasalizować. War reparations, nie. Tyle co od was chciałem w takim razie. Egipt zdobyty. Kilku korów. Bardzo tanie kory. Bardzo tanie kory tutaj. No to co? W takim wypadku... W takim wypadku tak. Mogę mamluków napierdalać? Irak, Maroko, Medrib... Myślałem, że Irak wcisnąłem cały. A tu został jakiś Irak. Aha. Okej. Okay. Maroko, Medribari. Albania do 70. Gruzja wciąż sojusz z Litwą. To jest wasal Oiratu. Oman. Mogę zatykać Oman znowu. I wtedy będzie znowu Persja. Ale po co? Nie chcę się z nimi walczyć. W ogóle mi się nie chce już tej serii prowadzić. Jezus Maria. Jakie to się zrobiło nudne. A wy to cały czas oglądacie i to mam wrażenie, że tyle samo ludzi co na początku praktycznie. To dosyć dla mnie niepojęte, przecież ta gra jest fajna na początku, a później się robi coraz nudniejsza. Chciałem to doprowadzić wszystko do końca. Żeby mieć jakąś jedną serię. Znaczy, do końca mam na myśli, do końca miesiąca. Żeby jedyny miesiąc w historii, gdzie każdego dnia przez cały miesiąc wystawiałem odcinek. Regensburg. Ale w sumie, jak się nad tym zastanowić, to przecież jestem znany z tego, że nigdy niczego nie dokończam, więc może powinienem zrobić wam teraz niespodziankę i ostatecznie nie dokończyć tego i zostawić parę dni do końca miesiąca wolnych. Ha. To jest niezły plan. Cairo, Rosetta, jakieś bzdury. No patrzcie, jak wygląda to tłumienie buntów teraz. Jezu. Coś to jest. Royal Marriage, Palatynat. Tak, dobra, spoko. Palatynat by się... No dobra, może dokończę tą serię. Kurwa, nie wiem. Nie chce mi się, szczerze mówiąc. Lukatów. Wenecja, mogę się zaatakować? The Knights i Brandenburg. Dobra, czy to jest moje wojsko? Co wy tam kurwa robicie? Wracać mi tu. Ty przejdź sobie gdzieś tu. A ty drygaj tam o, na zachód. Razem z tym typem. Ty też gdzieś tam idź. Ty sobie stań gdzieś w tej okolicy. Będziesz tutaj pilnował w razie czego, jakichś buntów. I ty przejdź gdzieś tu. I będziemy atakować zachód znowu. Palatynat, czy ty z was wszystko skorowałeś? Widzę, że najtrudniejsze zostały co na koniec. Annexation, prawie myślałem, że progres korowania by mi pokazali. Tutaj korują teraz. Trudno, żebym dawał kolejne prowincje im. Chociaż nie wiem, czy w ogóle mogę dawać im nowe prowincje, skoro jestem w trakcie ich aneksji. O, to jest pytanie. Memmingen mogę się zaatakować, Alsace, Brandenburg, Würzburg, mogę, Ulm.
Czy ja mogę? Nassau zaledwie. No to Ulm byśmy chociaż wcisnęli tak na szybkości. Walczy z Memmingen w tej chwili i Alsace. Ulm, słuchaj, ja cię zniszczę, dobra? Tak na szybkości. Brabant, Brittany. Nie są mi potrzebni. A swoją drogą, Brabant? Jak tam z tobą? Improve relations sobie weźmiemy. Może jeszcze dostanę poprawę stosunków za to, że byliśmy po tej samej stronie w wojnie, czy coś tam. To chyba działa tylko, kiedy jesteśmy po tej samej stronie wojny w danej chwili. Jak się skończy wojna, to stracimy bonus. Ha, National Tax Modifier, aha. A nie, to na dyplomatycznych jest, to okej. Okay. National Tax Modifier, Stability Cost Modifier, no to dajcie Tax Modifier. A stabilność taksa poprawię zwiększonym kosztem. I chuj. Albo nie, nie poprawię. Poczekam, aż się skoruje wszystko, co jest do skorowania. Zobaczymy, czy mogę Ulm oddać Palatynatowi, mimo że Palatynat jest właśnie integrowany. Taki mały teścik. Brytanii nie jesteś mi potrzebna, naprawdę. Weźmiemy Brabant tylko dla jaj. To morale armii. Salt crisis. Kilka korów się wbiło. Już kurde, Frankfurt zajęty. 185 i to jest razem z tym bonusem in our together. Ach, ciężko. Ciężko. Może za gifta jeszcze wtedy dodam i będzie jakoś. Wciąż będzie za mało. Ulm. Zajmij się Ulm. Our army isn't so grand. Infantry corps, no to jest zarobienie nowego wojska, zdaje się. No to jest mocna forteca, ale bez przesady. Circulation of hostile publications. Administrative technology. Tak, dajcie. Chyba dogoniłem technologię. Nareszcie. Ej, no to się nawet nie zwiększa. Cały czas jest 14%. Nareszcie. Palatynat. Weź to dla siebie. Jest 34%. Chciałbym ci oddać obie prowincje. A nawet faktycznie chciałbym to zrobić. Kurwa, co ja robię? Wygląda na to, że mogę. Jeszcze hajs. Sporo hajsu. Będzie trochę agresive expansion, może koalicje wreszcie jakieś. I zobaczymy. 34%. Czy tu się zmieni na 34% na coś więcej, czy nic się nie zmieni? Czy po prostu... Okej. Okay. Po prostu się zeskalowało. No i bardzo dobrze. Do kiedy to teraz potrwa? Już to robił przez 4000 dni. Może to potrwać trochę dłużej przez to, ale spoko. To co, trzeba jeszcze Memmingen wziąć?
Alsace, Brandenburg i Würzburg. Alsace, Brandenburg i ten kraj tutaj. Bawaria, Lorraine, Pomerania, Memmingen. Okej, okay. To wolałbym zaatakować was. A ty, Memmingen, z kimś masz? Alsace. Tu jest Alsace. Champagne, Augsburg, Trier, Memmingen. Trier nie chce. To chyba najlepiej będzie zaatakować tych. Będzie Bawaria, Lotharingia, no to... Spora Lotharingia jest. Ale Brytania by się nią zajęła. Dobra, na razie zakończymy ten odcinek, a w kolejnym będziemy kombinować, co tutaj dalej wpierdolić. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!